Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Thaumaturge. Właśnie, słuchajcie, idziemy śladem, tropem złodziejki z gościnnego dworu. Która to ta złodziejka ma przy sobie jednego z salutorów. Tak, będzie to kolejny nasz salutor, no miejmy nadzieję. A jest to Jin. Czy uda się? No miejmy nadzieję. Dobra, lecimy. Słuchajcie, no znajdujemy się w, powiedzmy, w odmętach, kazamatach rozpusty, gdyż tam ponoć się udała. No, dobra, chodźmy, zobaczmy, wejdźmy. Dobra, zobaczmy, trochę poślećmy sobie tutaj. Przeczytajmy tutaj. Niedokończony list. Droga Gigi, donoszę ci od razu, że żyjemy. Ominęły nas te ostatnie straszne wydarzenia, ale tylko dzięki nadzwyczajnemu szczęściu albo opiece wyższych sił, albo dlatego, że adres nasz nie był jeszcze powszechnie znany szerokiemu gronu. Trudno opisać, w jakim strachu żyliśmy. Rozsierdzony motłoch, niczym dzikie zwierzęta, rozniósł w pył wszystkie lokale na Krochmalnej. Nie mieli litości dla niego, dla mężczyzn ani dla kobiet. Nasze dziewczęta schroniły się w przybudówce, zabarykadowały drzwiami, czym się dało. Przynosiłem im tam jedzenie, przemykając przez ulicę o zmroku. Dobrze zrobiłaś, droga Gigi, że wyjechałaś z tego miasta. Nie wracaj już tutaj. Piszę to jako twój życzliwy przyjaciel. Obawiam się, że wiele twarzy, które znałaś. Aha. Chyba dalej nie ma zakończenia. Okej, okay, niedokończony list. A, no właśnie, dlatego, że... No, dlatego niedokończony. No właśnie. Dobra, zobaczmy. Tutaj coś pan... Kto to jest? Leila. Przeczytaj. Dobra, zagadajmy z tym panem. Ile mogę dostać za te fanty? Mamy gościa. Ładnie to tak podsłuchiwać? Aha, to nie jest... To jest właśnie ta pani, co poszukujemy. Powiedz, szukałeś tej dziewczyny. Od Parski, że to nie jego sprawa. Przyznaj, że jesteś tu przypadkiem. Dobra, powiedzmy, że jej szukałem. Jej. Mamy do pogadania. Domyślam się, że nie przyszedł do burdelu na dyskurs filozoficzny. Znacie się? Coś w ten deseń. Jak cię będzie dręczył, to wiesz, co robić. A ty się, kolego, zachowuj, bo jeszcze mi dziewczyny spłoszysz. No, no, no. Uważaj, bo ci cylinder spadnie. To twój paser? A co, interesujesz się nim? A może mną? Musiałam wpaść ci w oko. Jak u siebie. Penseta jest Alfonsem Passerem, a do tego jeszcze właścicielem haremu. To niebezpieczny człowiek, mimo że zdaje się, że harem to dla Leili bezpieczna przystań. Czuję się tu jak u siebie. Okej. Okay. A co interesuje się... Czekajcie, to może sobie wezmę, tak? A co interesuje się... Aha. Przyznaj, że w pewnym sensie tak. To dobra. Można tak powiedzieć. Masz coś, czego chcę. Nie jestem tu od spełniania twoich życzeń. Hej, ty tam! O kurde. No, jakiś problem? Moi dzielni asystenci pokażą ci drzwi. Postaraj się zbytnio nie opierać. Nie lubią tego. Rozprawię się z nimi na miejscu, a ty nigdzie nie odchodź. Ciekawie, ile ich będzie? Trzech? Dwóch. Okej, okay, dobra, dwóch. Ale sporo mają życia i sporo mają tutaj skupienia. Tutaj lelek. A zobaczmy... Dobra, nie, tak czy siak staniemy do walki z nimi. I teraz tak, w pierwszej rundzie dwa, tutaj sześć. Dobra, no tak czy siak weźmiemy, zaatakujemy. Tutaj, znaczy tak, lelkiem na pewno. Dobra. Tego pierwszego. Tak, lelek. Ale czemu się sugerowana jest Morana? Co on tutaj ma takiego?
Zapewnia odporność na otrzymanie nowych negatywnych stanów. No nie, no ja muszę to zdjąć. Niewrażliwość. Cecha. Nie no, lelkie muszę to zaatakować. Bo i tak, kurde. Obniża skupienia. Chroni właśnie też. Pozbawię, nie, to nie. Weźmiemy tak, to. No i co, i też damy to. To bez... normalna, standardowa walka, nie? Cyk, skupienie wyłączone. Od razu gościa przenosimy na drugi ten. I od razu w sumie możemy mu tutaj jeszcze w tej rundzie. Okej, okay, to będzie nawet dosyć całkiem. Chociaż wiecie co? Nie. Chociaż a tu? Tu mogę nawet tego, tak? Okej, okay, to jest nawet całkiem. Bo on najwięcej mi będzie zadawał 6. To ja, a tu zaatakujemy tego siła wymiaru słowo 7. O kurde, tu ja tutaj nie mam, tak? A kto jest sugerowany? Ktoś jest sugerowany, aha, no wszyscy. Raczej wszyscy, większość. Dobra, to tutaj muszę to zrobić, podejmij działanie, tak. To obrażenia muszę mu. Obniżę skupienie. Tak, obniżę skupienie. A tutaj... Nie. Obniżę skupienie negatywnych stanów, to nie. Się to nie jest pod wpływem cierpienia. On nie jest pod wpływem cierpienia. Cierpienie to może wywołać tutaj. Cierpienie, no właśnie. Nie są. Mhm. Bo ona co może tutaj zrobić? Zadaje obrażenia. 8 razy większe obrażenia niż liczy brakujące skupienie. No też jest spoko. I przywraca. To jest za to dobrze. Nawet nieźle. Ale ją wolał jeszcze tam. Kurczę, no. Też niezłe. Wiecie co, tego wezmę. Ale to właśnie. Kurczę, ale lek. Lelek. Ale tutaj nic nie otrzymam takiego. Czekajcie. Tu jeszcze wezmę. Tutaj nie chcę. A, dobra, ale tutaj to już. Już nie będą potrojone. To byłoby dobre, ale dobra. Wiecie co? Nie, no zadamy jakieś obrażenia. Albo kurczę, no. Tutaj to nie. Wroga cierpienie. Cierpienie. Dobra, no róbmy coś. Dobra, zróbmy tak. Mhm. Dobra, i teraz teraz runda, tutaj musimy coś zrobić. Perfekcjonizm. To też jest spoko. On mi tutaj zada... O, 6 mi zada? Ten mi zada 6. Kurde, przywracam punkty życia, co 7. Strasznie. Czekajcie, to ja muszę to zadać, to zrobić. Spowolnienie. Tak. Rozproszyć go muszę. A tu...
zadać już jakieś ciosy. Już on ma cierpienie. Nie. No, 2,6 to mało. Ale tu mogę. Dobra. Tak zrobimy. Nie udało się. Dali mi coś? Nie, nic. Dobra. Ale możemy... Ten cios, ile tutaj? 8? 8! Tu 6. No to tak, zrobimy to. Z każdego ataku 4. Zadaje 8 razy większe obrażenia niż liczy brakujące skupienie wroga. Ale to nie. To nie zada nic. Może byśmy. Kurczę, no. Tego byśmy już chciał wyeliminować, tak szczerze powiedziawszy. No i to zrobimy. No a temu to musimy obniżyć skupienie. Nie mam jakichś negatywnych. Nie mam. Bo tutaj też obniża skupienie w danej rundzie. No i dobra. No i dobra. 32. O kurde! 7 sobie przytygował. Dobra, ale zobaczymy tak. Obniża skupienie, zmniejsza obrażenie otrzymane o 4 od ataku. Planowany atak 14. W sumie to mógłbym to zrobić. To też przerwa zaplanowania działania wroga. Dobra, tak zrobimy. To już tak bez tego, bo to nie ma co. Cyk. Jeszcze ja teraz, tak. Dawaj mu jeszcze raz. Minus 2. Dziękuję. Minus 1. W ogóle nawet chyba się nie powinien odezwać. Teraz tak. I teraz mordę musimy przyrznąć. Planowany atak. To i... Tak szczerze powiedziawszy... Potrojone. Tak jest. I awajku jeszcze. 45. No właśnie. Okej. Okay. Wyczuwam... No właśnie, co? Uderzenie to... Okej, tu coś sporo jest. I rzeczy. Zbadaj. Szminka czerwona, zostawiona przez jedną z prostytutek. Gdy czerwień szminki wypełniała wargi,
Z ust płynęły słowa uspokojenia dla stroskanej duszy koleżanki po fachu. Zapewnienia, że tak się tu robi od czasu pogromu. Wystarczy klienta zmęczyć i upić. No i uważać, żeby nie ukraść za dużo, bo się zorientuje. Takie polecenie szefa. Okej. Okay. Zbadaj. Fotel. Zniszczony, niewygodny mebel. Siedząc i czekając na pęsetę, który jak zwykle się spóźnia, powtarzała w myślach kod do sejfu. 1891. 1891. Ciekawe, czy to jakaś ważna dla niego data. Może to wcale nie takie ciekawe. Ślad pewny Leila. Chociaż może to faktycznie ta pęseta, nie? To jest, ma tego dżina w sobie. Czekajcie, tu coś jeszcze jest. Zbadaj. Kosztowna rzeźba, pozostawiona w holu jako symbol statusu. Wokół rzeźby unosi się delikatny obłok płotkarskiego szeptu. Dziewczyny zachwalają spryt i zaradność pęsety. Wielu Alfonsów straciło życie i dobytek podczas pogromu, a on nie dość, że się uchował, to jeszcze prosperuje jak nigdy. Czyżby miał jakieś układy z ochraną? No właśnie. Mi się wydaje, że tak może być, nie? Najwięksi agenci, tajni agenci to prostytutki, szczerze powiedziawszy, też byli. Zaraz po tych ludziach, co u arystokracji na przykład przynosili dania, wiecie, czy tam... No, tu można przejść? Nie, to jest lustro. No, sprzątaczki, czy tam po prostu tacy, co przy stołach stali i usługiwali, nie? No. Coś jeszcze. A to kto to? Penseta. Dobra, z Pensetą na razie nie będę gadał. Pośmieszne notatki. 1893. Chicago. World Exhibition. Występy tancerki Little Egypt. Wielka sensacja. Do melodii The Streets of Cairo zdobyć nuty. Nazywają to Dance du Ventre albo Hochikoki. Choci-cioci, nie wiem jak to wymawiać poprawnie, więc wybaczcie. Ruszyć kontrakty w Paryżu? Szalona wizja, rewia z naszymi dziewczętami? Okej, okay. Tu coś jest. Zbadaj. Zegarek. Wygląda na kolejny z zegarków ukradzionych na gościnnym dworze. Wskazówki zegarka wskazują czas, ale i kierunek emocji, jakim poddawało się serce złodziejki. To złość na to, że dostaje tak nędzne pieniądze za łupy, ale i satysfakcja, że właściwą należność bierze sobie na własną rękę i wciąż nikt się nie połapał. Okej. Tu jeszcze coś jest, słuchajcie. Safe! Otóżmy. Witaj, słodka tajemnica. Okej. Okay. Ale coś tu jest? No właśnie, zbadaj. Zwitki banknotów, niewielki sejf jest nimi wypełniony. Większość banknotów nosi na sobie pamięć palców, które wysuwały je delikatnie z kieszeni pijanych właścicieli. Jedne palce były bardziej zwinne, inne trzęsły się jak osiki, prowadzone przez niewprawne dłonie. Ostatecznie wszystkie z sukcesem trafiły do sejfu. Wyciągamy wniosek, słuchajcie. Bez strachu. Harem prowadzony jest twardą ręką przez pęsetę Alfonsa i Passera, któremu Leila sprzedaje swe łupy. Dziewczyna nie jest zadowolona z pieniędzy, jakie dostaje, więc sama dobiera resztę, okradając sejf, w którym prostytutki gromadzą ukradzione klientom pieniądze. To złociejski świat, ale i tak ma swe zasady. No dobrze, czyli tak. Coś jeszcze jest. Znajdź sposób na dojrzenie skazy Leili. No, mi się wydaje, że... Czyli... Kurczę, a jakbyśmy z nią pogadali jeszcze? Wróciłem. Jak zły sen. Wytrwałości nie można cię odmówić. No wiemy coś o niej. Jak mnie znalazłeś? Najpierw się przedstaw. Przedstawię się. Najpierw, jak mówi Ali, należy się przedstawić. Podobno się znacie. Ja jestem Wiktor. Nie znam żadnego Alego. Jak mnie No, mi się wydaje, znalazłeś. Że to nie ona ma tego dżina w sobie. Powiedz, że poznałeś jej brata. Poznałem twojego braciszka. O-o. Jeśli choćby włos spadł mu z głowy, to wydłubię ci oczy.
Nic mu nie jest, tylko rozmawialiśmy. Niezłe z niego ziółko. To pewnie rodzinne. Tak jak go uczyłam. Jeśli nie mogę się ciebie pozbyć, to mów, czego chcesz. Porozmawiajcie o niej. Wykazałaś się nie lada zuchwałością, kiedy wyrwałaś siebie i brata z miejsca bez nadziei i perspektyw. Nie zamierzam ci się zwierzać. No właśnie, czemu okradasz pensetę? To dlaczego go okradasz? Ja wiem, że ty znasz szyfr do sejfu pensety. Ale dziwnie trochę. Zatem teraz jest nas dwoje, co? Ja trzymam rączki przy sobie i buzię na kłódkę. Tobie też to radzę. Dowiedzmy się, no właśnie to powinno być najpierw. Dowiedz się więcej o jej układzie. Masz z pensetą dobry układ. Nie mylę się? Interes, jak interes. Ale przyznaję, że jest mi tu dość wygodnie. Jemu też się to bardzo opłaca. Przygarnął cię, kiedy przyjechałaś do miasta? Nie wyobrażaj sobie za wiele. Jedynie pomógł mi stanąć na nogi. Chyba nie będziesz tu siedzieć wiecznie. Kradnąc dla pensety, nie wyrwiesz siebie i brata z biedy. A skąd ty niby wiesz, jak się z biedy wychodzi, burżuju? O. Rozejrzę się tu jeszcze. Rób, co chcesz. Rozmowa, no, nie kleiła się, słuchajcie. Ci leżą jeszcze tam. Dobra, zagadajmy z pensetą. Powiedz, czy z moich ludzi jeszcze coś będzie? Przeżyją. Prosiłem też, żebyś się zachowywał. Ładne miejsce. Dlaczego harem? A dlaczego taumaturg nie zacznie odpowiadać na pytania, zamiast je zadawać? Ciekawym, jak to z wami jest w łóżku. Co robią wtedy wasze demony? Powiedz, że jesteś otwarty na wszystko. Zaznacz, że to tajemnica zawodowa. Powiedz, że jesteś prawiczkiem. O nie, no dobre ty. Ale no nie, no czekajcie, no już nie jestem, bo tam chyba w grze mieliśmy jakieś spotkanie chyba, nie? Coś z kimś tam chyba się zadawaliśmy? Już nie pamiętam. Zaznacz, że to tajemnica zawodowa. W imieniu wszystkich tempermantów muszę zaznaczyć, że to ściśle strzeżona wiedza. Ale zaintrygowałeś mnie, czarowniku. Aj kurde, zapytaj, czemu zwą go pensetą. Widzicie, on ma harem, tu coś mi się... Masz, już wiedzę, że znasz kontekst, aby odpowiedzieć. O, pogrom Alfonsów. No dowiedzmy się. Zapytaj się, czemu zwą go pensetą najpierw. Skąd penseta? Bo świetnie działa na wyobraźnię. Ale słyszałem też kilka kreatywnych wariacji. Najbardziej podobała mi się Pejseta. Czaisz? Pejseta. Rozumiem. Pejs. Nawet śmieszne. Mhm. A zapytaj o pogrom Alfonsów. Zobaczmy. Byłeś tu w maju? W czasie pogromu Alfonsów? Byłem. Byłem. I nadal tu jestem. No, mi się wydaje, że zadar. Niestety nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Czy tam z milicją? Porusz temat ochrony. Częściu można też pomóc, prawda? Jeśli się ma na przykład układ z prowokatorami ochrany, to wiele może ułatwić. Mówią, że szczęście sprzyja tym, którzy radzą sobie sami. Ja żyję. Dziewczyny mają gdzie pracować. Wszyscy są zadowoleni. No i ochrana. A jeśli też. Jutro nienawistny tłum obierze sobie za cel wszystkich magików, a jedynym ratunkiem dla ciebie i przyjaciół będzie układ z ochraną, pomożesz wtedy swojemu szczęściu, czy będziesz grymasił? Nie wiem. Nie wiem. Nie jestem w podobnej sytuacji. Po tym, co się słyszy na ulicach, zacząłbym się zastanawiać nad takimi kwestiami. Ale zapytajmy, jak doszło jak do pogromu? Jak doszło do pogromu? Nie, nie, kocie. Właściwe pytanie brzmi... Dlaczego?
Tego jednak nikt do końca nie wie. Jedni mówią, że to antysemiccy robotnicy. Inni, że to prowokacja ochrany, bo soldaty to tu staliby walcy. Czasem trzeba upuścić złej krwi, żeby gawieć się uspokoiła. Mam inne pytania. Jest tyle przyjemniejszych rzeczy, które mógłbyś robić tu tymi ustami. Ale pytaj. No, nie mam innego wyjścia, jak muszę, kurczę, tutaj wyznać, że Leila go okrada. Dużo się tu dzieje. Niby zwykły burdel, a dość kreatywnie prowadzony. Zamiast kłaść dłonie na rzeczach, zacznij może na pięknych paniach. Lub panach. Wybór należy do ciebie. Nie wiem, czy z dotykania kogokolwiek dowiedziałbym się, że Leila podbiera z twojego sejfu. Leila! Jestem zajęta. Dobieraniem się do mojego sejfu? Kto tak twierdzi? Wspomnij o złotym zegarku. Kurde, to jest ciekawe. No wiadomo, że zdradzi, że Leila zna szyfr do sejfu. Tylko skąd ja to wiem? A po drugie... Wspomnę o złotym zegarku. Ty zegarek, który zwinęłaś z gościnnego dworu, szepnął mi, że z podobną ostrożnością podbierasz banknoty z sejfu. Z umiarem, żeby się nikt nie połapał. Rozmawiasz z zegarkami? Może węże też zaklinasz? Tak. Jeszcze coś, panie czarowny? Znasz szyfr. Wiem, że z nudów powtarzasz go w myślach. Słyszałeś? Trzymaj przy nim swoje myśli na wodzy, bo się wyda, jakim jesteś dewiantem. Leila, kieszenie. Daj spokój. Czy 1891 to jakaś ważna data? Kieszenie. Czekajcie. Powstrzymajmy. No właśnie, to dziwne, nie? Najpierw... Kurde, no nie zdradzałbym, szczerze powiedziawszy, będąc Wiktorem, nie zdradzałbym, że ona go, tylko bym to wykorzystywał. A bym się bardziej dowiedział, że to faktycznie... No bo wychodzi na to, że to może nie Leila ma tego salutora przy sobie, tylko on, Penseta. Nie mieszaj się, powstrzymaj Pensetę. Dobra, powstrzymajmy Pensetę. Wystarczy, zanim zrobisz coś, czego będziesz żałować. Co? Wielki pan mag zmienił zdanie z litości do nędzareczki. Poradzę sobie. Zawsze sobie radzę. Tyle, że tym razem nie będziesz musiała troszczyć się o wszystko sama. Wynoście się więc oboje i nie pokazywać mi się tu! Dziwnie się to rozegrało, tak szczerze powiedziawszy. Nie przywykłam do tego, że ktoś staje w mojej obronie. Aha. Dziękuję. Przejdź do rzeczy. Przejdziemy do rzeczy. Jestem tu z powodu salutora. Nazywa się Jean. I podąża za tobą. Że co? Jest tu teraz? Widzisz go? Nie muszę. Widzę ciebie i wiem, że jest w pobliżu. Czy ty próbujesz mnie uwieść? Powiedzmy, że musimy je zuchwycić. Musisz wiedzieć, że z chwilą schwytania Gina pozbawię cię też tej twojej zuchwałości. Nie wiem do końca, o czym mówisz, ale chyba jestem twoją dłużniczką. Stój spokojnie. Zaraz będzie po wszystkim. No, zobacz. Jednak ona. Zmierzyć się z losem. Ale i sprowadziła cię na drogę występku. Chwyć skazę i zmierz się z Jeanem. Pozostaw Leili skazę, a za nią... Jeana. Kurde, no właśnie, co tu zrobić? Nie, no wezmę sobie tego Jeana ze sobą. No a dlaczego miałbym nie brać? To są moje salutory. Dlaczego miałbym... Niech cierpi.
Bo wiecie, no bo jak zuchwałość i zabiorę, to co? To już nie będzie taka. Ale to ona i tak straciła tu pracę. Dawaj tego salutora mi, bo to jest mój. Bez niej przestaniesz być marionetką Gina. No. Ciekawe, ile tutaj będzie tych. No tu jest ta Leila. Kto to jest ten? Cień ojca. Cień Leili. Cień Pensety. Dobra, stań do walki. Teraz możemy rozwinąć tę maturgię jeszcze. Możemy? Może wiecie co? Co tutaj sobie dodać, tak szczerze powiedziawszy? Co tu mogę dodać? Mam 3 punkty w sumie. A tutaj? Zadaję obrażenia. 23-26? Dodatkowa umiejętność. A tego nie miałem? Nie, to mam chyba. Mam, dobra. A tu? 3 punkty. Zwiększa zadawane obrażenia o 140! Sprawia, że atak na wroga obierze losowy cel. Tu lepszy to jest. Dobra, ej, no to dobra. To. 3 punkty. No to i tak nic więcej. Bierzemy. Dobrze. Tak jest. No i teraz tutaj. Musiał... O, furia. No właśnie, no właśnie. I teraz zadaję, że... Przyszedłem rundę. No właśnie. I to trójeczkę. Daję obrażenia. To jest planowany, silny atak. Planowany atak. A to jest silny atak? Furia. Kurze. To nie ma gdzieś tam. Wiecie co, to wezmę sobie tak. Zadaję obrażenia, a następnie działanie salutora będzie szybciej jedną rundę. To sobie wywalę. A to włożę. O! Strzał z mózgu. Silny atak. Nara. Dobra. To tak zrobimy. Zamknij. Stań do walki. I teraz tak. Co tutaj robi? Zawiązałem. Aha, on podchodzi. Ten też podchodzi. I tam mi zadaje 2-4. A Jean. Potrzeb Karina. Krwawy dług. Otrzymuje obrażenia. 11 w ostatniej rundzie trwania tego stanu. Czyli 2 tury, 11 punktów, o kurde, to dużo. Dobra, to musimy zaatakować. Ją. Bo on musi podejść, ten. Ciekawe, ile on będzie zadawał. Ile on mi zadaje? 2-4. To może dużo nie zada. Czekajcie, to może temu. A co, kto? Lelek? Upyr? Bukawacz. Redukuje otrzymane obrażenia. Zapewnia odporność na spowolnienie tempa i przerywanie działań. O kurde. Redukuje otrzymane obrażenia. Dobra, no tutaj lelek. Lelkiem. Może przerwę im te działania. Niech ona totalnie se strzela. Dwa. Tam wiecie, obrażenia 2-4 to tam nie są duże. Ale jak oni dojdą, to już będą, to będzie przerąbane. No, zaatakujemy najpierw. Tego w sumie możemy zaatakować, tak jest. Weźmiemy tak, obniża skupienie, daje 60% szans na spowolnienie działań wroga. Dokładnie. Zwiększa obrażenia występującego ataku od salutora 50. Cierpienie. Spowolnienie. Spowolnimy. A tego... Bukawacz. Ale wiecie co, żeby spowolnić? Przed osiągnięciem stanu w danej rundzie. To nie w tej rundzie, jeszcze ten mi zada. Niżej skupienie. Nie. Nie, 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 dobra, musimy tutaj. Cierpienie. Tylko, że ten podejdzie. A czekajcie jeszcze. Nie. A tutaj. Tutaj lelek. A lelek co miałby, tu miałby zrobić niby? Czy zostaną w danej rundzie?
właśnie, no nie bardzo. Czekajcie. Dobra, tutaj zaatakujmy tego pokrywacza. Albo... Zapewnia odporność na spowalnianie tempa i przerywanie działań. Kurde. Ajajajajajajajaj, bukawacz. A tu jest też redukcja obrażeń. Do tego nie spowolnię. Kuźwa, no. Chciałbym tego też spowolnić, ale... No, może to. Zadaję obrażenia. Ale on dużo gówno nie zada. I co z tego, że ja spowolnię? A zrobimy tak. Zrobimy tak. Nie spowolniłem go, podszedł. Kto teraz? 2-4. O ten. Aha, 1-2, płytkie cięcie. Dobra, 2-4. Teraz tutaj upyr. Tak, to wezmę to i upyr. Nie, to też. Negatywne stany mam jakieś? Nie mam. Ale to... Muszę to zrobić. O, nic nie zrobiłam. Nawet. Jin teraz. I tu będzie, tu muszę negatywne skutki sobie wziąć. Ten podejdzie, tam mi kropnie i tam ten, dobra, muszę tak zrobić, żeby dobra, obniżę skupienie, ale chciałbym, żeby w tym wraca cały ten, to nie chcę. Kto jest taki, że ochroni przed otrzymaniem stanu w danej rundzie? O to chodzi. Obniża skupienie całkowicie. Ale lelek tutaj, lelkiem mogę, bo teraz ja odbiorę jej tak czy siak. To zaatakuję lelkiem. Dobra, zobaczymy. Bo nie chcę tego stanu, żeby ten Jimmy nie zadał. Dobra, zobaczmy, czy mi zada. Nie zadał mi, zobaczcie, widzicie? Kurde, super. Fajnie. Ten podszedł. O, ty pod żebra. No i teraz babo. Ty babo. Dobra, giniesz. Bach ją. Dobra, i teraz muszę coś innego tu zrobić. Teraz w tej rundzie muszę... Zaatakuję tu. O, bukawaczem. Właśnie, bukawaczem. Niech skowy... Niech cierpi. Nie ją! Czekajcie. Kogo miałem... Nie to... To miałem załatwić. Matko bosko kochano. Co ja żem zrobił? Ale dobra, jednego tak czy siak zdmuchnąłem. Ale to nie tego! Kurde! 1-2, ale dobrze, tylko 1-2. Czy mam jakieś... Kurde, no, co za baba wstrętna. Dobra, to tu. 1-2, 2-4. No to muszę tego... Aha, 1-2, 2-4. No to nie, muszę tutaj znowu.
to. A tutaj on ma cierpienie, więc cierpienie. Tu już wywołał cierpienie, to ja nie chcę. To może zadaję obrażenia przez ci 4 punkty życia. To jest też takie dosyć. Uwalnia cię od negatywnych stanów, to nie. Osiem razy większe obrażenie. Czy coś takiego, żeby z cierpieniem było związane? Skłonę się przed czymś stanów. To nie. Tutaj stanów żadnych nie otrzymam. Takich. Tutaj może coś. O! Zróbmy tak. Ona? Przerwałem jej? Nie udało się. A 60% miałem, dużo miałem. No ani tu się nie udało, ani się tu nie udało. Kurde. Dobra. O 4. Tu Jin nie będzie chciał ten. Muszę zaatakować. Wszystkie muszę zaatakować lelekiem. I chronić. Obniża skupienie. To niech jej obniży skupienie. A ja. O 4. Ona mi ile zada? Dobra, zrobimy tak. Ochrona. Ale ja tu mam w ogóle coś. Dobra, ona wyłączyłem całkowicie znowu. Ty, ale ja tu coś mam. Krwawię, krwawię. Nara, wstrząs mózgu masz, kobieto. Ale ty, coś muszę takiego, żebym odzyskał życie. I to szybko. Ale aż tam. 10. Ale 6. To też tak nie przywraca ci 6 i połowę utraconych. Każdy kolejny dzień przywraca. Aha. Aha, ale ich mniej. No to tak, dobra, to niech sobie to będzie, dobra. Zróbmy tak. Ale ja nie jem! Jejku, ale to. Aha, bo to może być przypadkowe, tak? Już sam nie wiem. Dobra, no tak, kurde. No to muszę tutaj obniżyć skupienie. A. Przywróciłem sobie, czy nie? Stan. O, to będzie dobre. Udało się. Jin tu jest. Sugerowany. No teraz muszę. No właśnie. No i dobra, teraz ją machnę. Odbierze losowy cel. O kuźwa, no. Ale jazda. Dobra, ale mamy tylko tutaj mniej już. Kto tu jesteś? Upyr. Ale ja potrzebuję życia. Dobra, czekajcie. No jego musimy zaatakować. Upyr. O, redukcja obrażeń. Muszę tu upyrem. Machnąć. Już 8 punktów życia mi przywraca. To byłoby dobre dla mnie. I akurat przed tym.
Tylko że, no widzicie. Ale muszę, bo ja nie mam życia. Dużo życia stracę. Dawaj to. Tak. A ja tego. Spowolnienie. Tak. No tak zrobić muszę. Ten podszedł. Ten podszedł. Mój upyr zaraz będzie. Tak. Dobra, mam życie. Całkowicie dobra. Coś tu dostałem. Zmniejsza przywrócone punkty życia o 40. Aha, dobra, sumuje się coś tam. Dobra, wykończmy gościa jakiegoś, nie? Tu chyba nic nie mogę. Tego, wykończmy. Całkowicie. Wyeliminujmy go. Bach. I boję się, zadaje Jean. Ale on za ten koszmar derwisza. Zadaje 6-8. 1. 1-2. No to żadnych skutków takich nie mam. Dobra, to tego wyeliminowaliśmy. Kolejny. Ten. Kto to? Nic nie ma. Skupienie tylko. Dobra, tutaj. O kurde, ten będzie problem. Tutaj też będzie problem. To musimy tego wyeliminować. Atakuj. Nie. Nie. To w tej rundzie coś muszę zrobić. Nie, spowalnia, kurde. Kawać może. Cierpienie. Jakbym kurczę tym. Aż tyle. Nie tu, tu może. Tylko 6. Ale to nie tak. No stracę tutaj już dużo życia. Może coś, co mnie ochroni. Co mnie chroni? Nie, to nie jest stanów, ja nie chcę, nie potrzebuję. Przenosi na wroga. Nie. Cierpienie, no na to będę się to cierpienie chyba tutaj. Chociaż kurde, wolałbym to może. Tak, dobra, zrobimy tak, bo nie, jednak musimy to... Dobra, jednego nie ma, dziada. Kurwa. Razy dwa, o matko jedyno. Dobra, musimy stany, co to wszystko przewróci, ten... 1, 2, 1, 2, 1. No dużo nie, dużo mi nie zadarzą obrażenia, ale ja muszę to sobie teraz tak w tej rundzie. Obniżmy mu skupienie. I chciałbym, żeby moje te od negatywnych, tak, stanów, tak. No tak musimy zrobić. No i to będzie tak. Obniżę mu całkowicie. Nawet bukawaczem, jakbym teraz mu przypierniczył.
albo nie. A kurde, tutaj to strasznie. Albo tutaj, tak. Życie. Dobra, zrobimy tak. Tu go wyeliminuję całkowicie już, bo będzie miał zero skupienia, raczej będzie miał minus... O, tutaj mi przyfasolą, kuźwa no. Dobra, ale tego już wyeliminuję totalnie. Niepotrzebnie ten bierze upyr. Totalnie już go wyeliminuję. Ale przywrócił mi życie. Ba, kłota. A, o kurde, zapomniałem, że... Dobra, ale o kurde, coś tutaj... A, coś mi rzucił. Dobra, musimy się stąd, musimy się uwolnić z tych wszystkich zasranych rzeczy i to przy... Ona mi, kto tam... To chyba Lelek uwalni. Zmniejsza skupienie w nim przed stosunkiem stanów. Pozbawia się negatywnych stanów. No właśnie, to jest to. I przynosi je na wroga. Mhm. Mhm. Strasznie długo ten, a ja nie mam tak, żeby przyspieszyć. Nie mam tego uderzenia, takiego przyspieszacza, nie? Żeby mnie że przyspieszy szybki atak. O, tego nic zniszczy od razu. Dobra. No nie, no to musi, musi ten... bo co z tego, że jak ja to... Ile on mi zada? 1-2? 1-2. Zwiększa obrażenie następnego ataku, cierpienia. O, to też jest dobre, zapomniałem o tym. No, że spowolnie. To by było spoko, to bym przeniósł mu tam. A jak nie? A tu bym go od razu zarąbał. Tak zrobię. A muszę pozbawiać negatywnych cech. To muszę zrobić. Dobra. Dobra. Co to będzie? Co mi tutaj? Zadaję obrażenia. Kurde. No. No nie mam cierpienia tutaj. Nikt nie ma cierpienia. Tu muszę to spowolnić wroga. I... Nie, muszę coś w tym tutaj... Tutaj, no, najwyżej tak zrobimy. Tak zrobimy. Dobrze. No tutaj tylko ten Jimmy zada, nie? No, ale teraz mam nadzieję, że mi tutaj pomoże mój salutor. Jeszcze bym tutaj zniżał. Dobra, to zrobimy tak. Odzyskam. No i elegancko. Obniżam mu tu. Dobrze, dobrze. Jakieś tam mam też niepowołane rzeczy, ale on tutaj już zginie. Już chyba w tych rundach. Perfekcjonizm. Chyba. Tak, tutaj ginie. Proszę bardzo. Rozproszenie. Jakiś kurczę. Bukawacz. Sugerowane cierpienia. Nie może jakoś mu przywalić? Ktoś? Lub coś? O, no dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Śpi! No, miejmy nadzieję, że to koniec. Jest! Mamy! Jesteś mój. Już prawie. To już? Nie czuję się specjalnie inaczej. Może poza tym, że nie chcę tu dłużej być. Muszę jak najszybciej wrócić do brata. Poradzicie sobie?
Tak. Ale się spociłem. Jestem tego prawie pewna. Odpocznij. Wyglądasz strasznie. No tak, no będę musiał lecieć do tego. Powodzenia. Elegancko. Elegancko, słuchajcie. Muszę wrócić do Rasputia. Więc szybko się udam. Dobra, zobaczmy w ogóle nasze tutaj jeszcze jakieś zadania takie, które wymagają, no tutaj, a inspiracje. A czy coś tutaj ciekawego jest? Coś interesującego? Tu coś jest, ale to chyba wszystko tu widziałem. Coś interesującego, ta. Idziemy do Rasputia. Na noc. Na powązki. Jedź. Dobra. Golibroda. Czekajcie, tu gdzieś. Gdzie ten raz pójść? Nasz mieszka. Ciekawe, co teraz tam w tym mieszkaniu się odbywa. Pamiętacie, kurde, co tam się działo ostatnimi czasami? Myślałem, że tutaj. Powązkowska 7. Powązkowska 7. Dobra. Tam po prostu się. Tam syf, kiła i mogiła, nie? Ale ty posprzątany chyba. Nie, dalej. Co tutaj? Okej. No, łachmany, to wszystko. Patrzcie, jaki nieporządek. Syf. Masakra. No, ale musimy tutaj być. Masz może chwilę? Dla ciebie? Zawsze. Poproszę hipnozę. Potrzebuję twojej pomocy. Znów. A ja znów ci jej nie odmówię. O kurde. W piasku jestem. W Egipcie? Grigori? Gdzie znalazłeś tego Salutora? Na Saharze? To Jin. Władca życzeń we własnej postaci. Szybko, Wiktorze, zanim nas pogrzebie, skup się na swoim życzeniu. Zagraża. Twoje życzenie jest dla niego rozkazem. Ciekawe, co zażyczyłem. Pewnie no, kolejny frak. No dobrze, słuchajcie, mamy Jina, poskromienie Salutora Jin. Nic ciekawego tutaj w opisie nie ma? Aż dziwne. No ale dobra, mamy Jina, słuchajcie. Mamy Jina. Tutaj mamy błyskawiczna kombinacja, zadanie obrażenia. O, 11-12, błyskawiczna, czyli dużo szybciej. Dobra, no to trzeba to wziąć, trzeba to wziąć, trzeba to wziąć. Super, super. Zobaczmy jeszcze zadania kolejne, jakie nas czekają. Od razu sobie ustawmy. Tutaj, kurczę, to by trzeba było wziąć. Ale nie za bardzo wiem, gdzie, co i jak. Jeszcze, aha, tutaj z Rasputinem. Rozejrzy się w praskiej cerkwi. Teraz w trakcie przemowy Rasputina padło wiele słów, ale te o cerkwi świętej Marii Magdaleny miały w sobie coś szczególnego. Rozumiem, to co było ten. Wiecie co, to przejdziemy chyba sobie już do głównego, albo jeszcze może te poboczne zrobimy tutaj to. To nie wiem za bardzo, gdzie by tu szukać. No trzeba byłoby pewnie pojeździć po tych wszystkich innych i się pobiegać po tych wszystkich innych, no bo na pewno, czy tam właśnie, czekajcie tutaj,
na Pradze, na pewno coś w Pradze jest, mi się wydaje. W Mirowie pewnie też trzeba by się rozejrzeć. Na Powiślu chyba nie, ale Praga na bank. Tutaj też mi się wydaje, że coś ciekawego może być z tych ubiorów. Dobra, ale słuchajcie, tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeśli tak, zachęcam was do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Właśnie zobaczyłem, że śpimy na łóżku właścicieli tego mieszkania. Super. Ciekawe, czy ona tak stoi tu od rana, czy całą noc stała przy nas. No nic, nieważne. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! Just remember, there's no turning back.